Dzień dobry, czy mnie tam po drugiej stronie widać i słychać? Dzisiaj się przygotowałem, więc mam słuchawki takie wielkie, ale pod ręką nie mam innych, więc czekam na wasz sygnał, czy mnie dzisiaj lepiej słychać, bo to jest istotne, żeby wszystko było technicznie w miarę możliwości jak najlepiej, chociaż jesteśmy w warunkach domowych. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam, że jesteśmy na kanale Lancerto. Lancerto wpadło na pomysł, by prowadzić regularne live'y, zapraszać tutaj osoby, z którymi będziemy rozmawiać o szeroko rozumianym stylu. I raz jestem tutaj ja, na górze, jako prowadzący, raz jest Jarek Kuźniar. Wczoraj był Jarek, dzisiaj jestem ja. Jutro będzie Jarek, ja znowu w piątek. Taki mamy plan dyżurów. A dzisiaj będzie trochę spotkanie inne, chociaż też nawiązujące do tematyki stylu i mam nadzieję, że o tym stylu dużo porozmawiamy, choć z przymrużeniem oka moim gościem będzie Kamil, którego zapewne możecie kojarzyć z pseudonimu Myku Pyku. Jest to współtwórca słynnego profilu Suchar Codzienny, który ma ponad 1 600 000 obserwatorów, więc okazuje się, że rozrywka, którą ci dwaj panowie nam serwują, cieszy się dużą popularnością. Ja w tej chwili spróbuję się połączyć z Kamilem, dajcie mi chwilkę. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć i słyszeć. O, kogo ja widzę. Cześć. Halo, widzimy się i słyszymy? Cześć, cześć, tak, słyszę. Ja cię słyszę bardzo dobrze, a ty mnie też? Tak, słyszę wszystko okej. Okay. Na początku super. Było lekkie bzyczenie, ale chyba udało się to jakoś udobruchać. To czekamy też na komentarze od naszych obserwatorów, czy dobrze nas słychać. Ja zanim jeszcze jasne. Rozpoczniemy, przypomnę, mój cucharkowy rebus, ci, którzy nie widzieli na moim profilu, to jeszcze tu przypomnimy, możecie w komentarzach zgadywać odpowiedź. Michał, że parę osób momentalnie zgadło odpowiedź. Dostaliśmy wiadomości prywatne z odpowiedzią na ten rebus. Na razie nie zdradzam, co jest rozwiązaniem. To ja zapytam zawodowca od cucharków, jak oceniasz ten cucharkowy rebus? Mój pierwszy w życiu, muszę się to przyznać. Obejrzałem na relację i autentycznie mnie ucieszył, no ale to jest, wiesz, ten element dumy, kiedy widzę, że po prostu ludzie też tworzą. No tak jak napisałem na Instastory, że cieszę się, że naprawdę mam wrażenie, że ja trochę zyskałem na znajomości z tobą, bo czytałem twojego bloga, no ale widzę, że i ty się rozwijasz. No właśnie te wiadomości do mnie dotarły, zanim w ogóle poznaliśmy się telefonicznie, bo okazało się, dostałem taki sygnał, że śledzisz mojego bloga, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, więc powiedz mi, czy ta tematyka jest ci bliska od dawna? Męski styl, moda męska? Tak naprawdę zahaczamy o okres, który trwało ponad 10 lat, 11 lat wydaje mi się. Więc w tamtym momencie nawet pamiętam dokładnie, dlaczego się nim zainteresowałem i dlaczego zacząłem czytać bloga. To był okres, kiedy po prostu triumfy święci ten sitcom How I Met Your Mother. Nie wiem, podejrzewam, że możesz znać. Nie kojarzę. Jak poznałem twoją matkę, tam była postać Barneya Stinsona. Po prostu rekina biznesu, wiecznie elegancko ubranego. Wiecznie w garniturze. No, myślę, że będąc młodym chłopakiem, gdzieś się zapatrywałem po prostu na Barneya i mogłem podejrzewać, że kurde, ten garnitur może po prostu pomagać w życiu. To prawda. Ja widzę, że ty jesteś tam dzisiaj w marynarce i w koszuli. Ja nieprzyzwyczajony jestem do takiego ubioru, jeśli chodzi o ciebie na ekranie suchara codziennego, więc jestem zmuszony wystawić ci taką notę. O, dziękuję serdecznie. To lustrzane odbicie, nie wiem, czy widać. No dycha. Ale domyślam się, że to nie jest 0-1. Nie, absolutnie. Jest to dycha, więc szacun, że się przygotowałeś. Bardzo, bardzo miło widzieć eleganckiego faceta po drugiej stronie odbiornika, że tak powiem. Kamil, ja na początku chciałem cię zapytać, bo
Pewnie większość obserwatorów, przynajmniej tutaj z kanału Launcher, to ode mnie, możecie kojarzyć z gościem takim, no, od memów, od śmieszków, a tak naprawdę już pewnie od wielu lat ten profil Suchar Codzienny, który, przypomnę, ponad 1,5 miliona osób śledzi, to już jest sposób na życie, biznes? W tym momencie tak, nie zajmuję się niczym innym, prowadzimy tylko suchara codziennego. Przy czym pewnie dużo osób sobie nie zdaje sprawy, czym tak naprawdę jest prowadzenie suchara, że to nie jest też tylko ten Instagram, tylko cała otoczka dookoła tego, jakby no po prostu tworzenie dużego profilu w mediach społecznościowych, które chyba już wszyscy sobie pewnie przyswoili, że nie są tylko przyszłością, tylko no, tak teraz wygląda świat, no z takich mediów się teraz korzysta. No to właśnie, jakbyś nam w skrócie mógł tak opowiedzieć, na czym tak naprawdę zarabiacie i na czym taka twoja codzienna praca polega, bo większość osób, tak jak wspomniałeś, na pewno kojarzy, może sobie wyobrażać ciebie i Rafała z tego, że tworzycie śmieszne obrazki, to po prostu wrzucacie na swoje profile i wam to zajmuje, nie wiem, pół godziny dziennie i z tego żyjecie, ale prawda jest zapewne zupełnie inna, więc jakbyś mógł w skrócie opowiedzieć obserwatorom, którzy nas teraz oglądają, jak twoja codzienna praca wygląda. Znaczy nie, no też żeby nie było, na pewno nie zacznę od tego, żeby się użalać, że tej pracy jest bardzo dużo, nawet jeżeli jest, no bo w gruncie rzeczy no to jest praca, którą sobie w jakiś stopniu wymarzyłem przez te lata i wybrałem, ale myślę, że to, czego ludzie nie widzą tak naprawdę, co jest tą pracą, bo oprócz kontentu, który tworzymy do mediów społecznościowych, no to ta praca też wygląda w pozycjonowaniu się jako specjalista, no jakkolwiek to brzmi, od mediów społecznościowych, czyli tego, co się w tym internecie faktycznie klika, jakby jesteśmy też uczestnikami konferencji marketingowych, prowadzimy prelekcje w tym temacie, więc to jest tak naprawdę coś, co wiele osób traktuje jako stały etat, jakby swoja działalność na pełną parą, a dodatkowo no też ten suchar otwiera sporo możliwości takich około biznesowych, czy to prowadzenie jakiejś sprzedaży internetowej, czy prowadzenie kampanii na naszym profilu, albo jako copywriterzy tworzenia tych kampanii dla klientów zewnętrznych. Więc tej pracy widocznej jest tyle, co ludzie dostają w postaci kontentu, który tworzymy na bieżąco i on po prostu w internecie jest, no ale też staramy się rozwijać po prostu na tym polu, mając takie narzędzie dotarcia do tak szerokiego grona osób. A powiedz mi, zawsze mnie to zastanawiało, skąd u was się wziął pomysł na akurat ten format, taki, no powiedziałbym, czerstwy żart, czy to było celowe, czy to po prostu wy sami jesteście fanami tego rodzaju humoru i tak to się zaczęło? No, muszę się chyba przyznać, że raczej mam opinię osoby, która rzuca czerstwymi żartami nawet w towarzystwie i pewnie też się cieszy tylko ona z nich. No internet dał mi możliwość tego, że nawet jeżeli w większości one nie cieszą i wywołują zażenowanie, no to okazuje się, że jest jakaś nisza osób, które po prostu szczerze ich to bawi. I to jest chyba ta nisza, do której uderzamy. Okazuje się, że nie tak mała. No właśnie, miałem to powiedzieć, że to chyba już nie jest taka nisza, skoro to jest ponad 1,5 miliona osób, a skąd twoim zdaniem wziął się właśnie fenomen tego? No bo to są niesamowite liczby, statystyki i tyle osób was śledzi. Czy myślicie, że ten taki czerstwy żart faktycznie w tych, szczególnie teraz, w tych trudnych czasach, kiedy od kilku tygodni jesteśmy zamknięci w domach, jest nam potrzebny i jest tak naprawdę no, taki najbardziej atrakcyjny, bo nie zmusza do jakiegoś specjalnego myślenia, tylko tak naprawdę wystarczy dwie sekundy skupienia i wiemy. Się zgodzić z tym. To jest śmiało. To jest krzywdzące też dla naszych obserwujących. Nie wiem, czy bym powiedział, że suchary nie zmuszają do myślenia. Naprawdę nie jeden suchy piątek, czyli dzień, w którym wrzucamy takie najsuchsze treści, takie kwintesencje sucharów, naprawdę wywołał niejedną długą, długą dyskusję, o co w tym żarcie chodzi, albo o co mogłoby chodzić, albo co poeta miał na myśli, więc niektóre naprawdę wymagają sporo od widza. A wracając do sedna pytania, myślę, że nie chodzi tylko o czerstwy humor. Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że chodzi po prostu o humor. To są zdecydowanie treści, które ludzie pomiędzy sobą udostępniają.
czyli też wysyłają innym na zasadzie, że ktoś zrobił coś śmiesznego, po to, żeby pokazać, że to ich bawi, no ale też po to, żeby rozbawić innych. Więc ja widzę w tym taką wirusowość, wiralowość tych treści śmiesznych, które tworzymy. One są po prostu chętnie udostępniane i wydaje mi się, że w dużym skrócie to też tłumaczy sukces suchara codziennego. No też suchar codzienny ma swoje lata, więc to też jest pewnie te liczby, o których mówisz, no to nie powstały z dnia na dzień. To jest coś, na co pracowano latami. A powiedz mi, jak właśnie po tylu latach, po pewnie tysiącach czy kilkudziesięciu tysiącach memów, wciąż możecie w sobie wykrzesać pokłady wyobraźni i tworzenia ciągle czegoś nowego, bo to ciągle się ogląda i ciągle faktycznie śmieszy. Można się zastanawiać, kurde, ileż tego można wymyślać? Ale teraz mamy wręcz, bym powiedział, dużo wygodniejszą pozycję niż na samym początku tworzenia suchara codziennego, dlatego że w tym momencie naprawdę działamy już dużo bardziej jak redakcja niż jako twórca internetowy. Dostajemy szalenie dużo wiadomości od ludzi. Przepraszam teraz wszystkich obserwujących, którzy piszą te komentarze. Jestem wciągnięty w rozmowę, więc też nie mogę się skupić na tym, co padło na naszym czacie. A ja też nie Ale nadążam, tych bo treści to jakby. dostajemy ogromne, ogromne ilości od naszych widzów, więc też możemy pokazywać po prostu to, co dostajemy od ludzi jako redakcja, jako mecenat suchara codziennego, a te rzeczy, które tworzymy, no to no tutaj to jest ten element pracy, jakby trzeba to też traktować jako swoje zadanie, czyli ileś tych treści musi powstać, żeby to jednak się kręciło, żeby jednak coś można było ludziom pokazywać. No ale umówmy się, no wykonywałem bardzo dużo prac różnych w życiu i to nie jest ta najtrudniejsza albo najmniej satysfakcjonująca, jaką wykonywałem w życiu. Padło słowa redakcja, jakbyś mógł rozwinąć. Ile w tej chwili to jest osób? Bo pewnie większość osób kojarzy wasz profil z tobą i z Rafałem. A w rzeczywistości jak to wygląda? Jeżeli chodzi o Rafała, no teraz to jest też bardzo dziwny moment, kiedy się zgadujemy ze względu na całą sytuację dookoła i pandemię, ale też masę osobistych kwestii w tle. Jeżeli chodzi o to, jak to działa, to w ogóle suchar, jako suchar, historia zaczęła się jeszcze. Tam widziałem, że na czacie padło pytanie, ile dokładnie lat działa suchar. 11, jeżeli się nie mylę, To tak jak mój blog. Ja w 2009 zaczynałem. a wszystko zaczęło się tak naprawdę od grupy osób na Facebooku, które sobie te memy, suche żarty wymieniało między sobą. Więc to też nie jest tak, że ten skład suchara, który znają ludzie, to jest ten skład suchara, który zawsze istniał i który te treści dla was stworzył. Bo też część osób nie wie, że nawet teraz, jeżeli Rafał nie pojawia się w ostatnim czasie na Sucharze Codziennym, to też nie zostałem sam. Myślę, że tacy prawdziwi i śledzący nas widzowie wiedzą, że jest jeszcze tajemniczy Arek, czyli mózg całej operacji. To jest postać, która się nigdy nie ujawnia na Sucharze, a jest w nim od samego początku i jest tym ojcem, założycielem Suchara Codziennego. Mi po drodze przypadła rola chlubna albo niechlubna prezentera, więc też mówiąc, że suchar to jest redakcja, to treści, które tworzymy, to jest jedno. To, że ja tam występuję, to jest osobna kwestia, a to, że suchar też jest pewną marką, jeżeli chodzi o w ogóle biznes, nie wiem, czy biznes lokalny, czy biznes internetowy, to jest jakby kolejny poziom, więc tych osób przewijających się przez suchara jest sporo. Na przykład tworząc kampanię dla firmy zewnętrznej, no też zatrudniamy takie osoby jak zewnętrzny operator, osoba od montażu. Ja jestem osobą techniczną, więc gdybym został sam na pokładzie, to te wszystkie treści tworzę, ale tego po prostu przez lata też się robiło za dużo i to jest pewnie też za dużo na głowę jednej osoby. Ale takim korem suchara codziennego jestem właśnie ja i tajemniczy Arek, który chyba się nic nie zmieniło i pewnie nie będzie chciał się ujawniać.
Szkoda, bo liczyłem, że może na kanale Uncharted się pojawi marynarce albo garniturze. No, akurat Arek mogę coś zdradzić, że jest osobą, która na co dzień musi chodzić w garniturze. Może to jest ten dysonans, że niekoniecznie chce być utożsamiany z tymi suchymi żartami, które tworzymy, bo na co dzień jest poważnym panem w garniturze. No właśnie, skoro już pojawił się ten temat stylu, to ja Tak. chciałbym Ciebie też zapytać, bo być może większość osób kojarzy Ciebie z osobą, która cały dzień siedzi przed komputerem, w bluzie z kapturem, z t-shirtem, w spodniach dresowych i w kroksach. Ja też się tak kojarzę. Powiedz Kamil, jak Ty na co dzień się ubierasz i czy są takie sytuacje, kiedy faktycznie jest ten strój domowy priorytetem? Priorytetem jest wygoda wtedy? Czy są takie sytuacje, kiedy tak jak dzisiaj masz na sobie marynarkę, a może nawet garnitur? Wiesz co, raczej jest tak, że traktuję to jako pewna dojrzałość pewnie z mojej strony, że doszedłem do wniosku, że naprawdę są okazje, kiedy ten garnitur po prostu pomaga i wiem, że w garniturze wygląda się dobrze. Jakby to jest kanon mody męskiej, jakby mężczyźni tak wyglądali, wyglądają i raczej wyglądać będą. Myślę, że można tak bezpiecznie zakładać. Więc ten garnitur, to co ci daje, no na pewno poprawia sylwetkę, na pewno sprawia, że jesteś odbierany jakoś poważniej, więc w moim życiu jasne, jeżeli tworzę treści na suchara, no to nawet nie jest ode mnie wymagane, żebym był w garniturze, Chociaż ostatnio widziałem na tydzień przykład... temu, może troszkę dalej, filmik, w którym byłeś w bardzo ładnym garniturze. Dziękuję serdecznie. No właśnie, nawet jest na przykład seria Milionerzy, w którym staję naprzeciwko Huberta Urbańskiego i zastanawiam się, jaka jest odpowiedź na to pytanie za milion. No wtedy ten garnitur zakładam dla żartów, ale życiowo, jak pewnie każdy mężczyzna, albo tak jak wymaga tego ode mnie każda życiowa kobieta, garnitur się pojawia i pełni bardzo, bardzo konkretną funkcję uniformu wtedy. A powiedz mi właśnie, skoro już się pojawiło słowo garnitur, czy pamiętasz swój taki pierwszy poważny garnitur? Bo ja tu zaraz się przygotowałem, pokażę wam mój pierwszy. Możecie Okej. robić rzuty ekranu. To ja tutaj jestem, to jest mój pierwszy poważny garnitur. To jesteś ty? Wow, ale Tak. trzyczęściowy, czyli bardzo klasycznie zacząłeś. Tak, to jest studniówka z moim nauczycielem od WF-u. Więc no dzisiaj to trochę obciachowe jest, ale chyba każdy ma takie zdjęcia taśmy wstydu, więc ja też dzisiaj to pokazuję, żeby też pokazać naszym obserwatorom, że każdy kiedyś był na podobnym poziomie, a teraz można wyglądać trochę inaczej. Ale wracając właśnie do tego pytania, pamiętasz ten swój pierwszy garnitur? Jak go kupiłeś i na jaką okazję on był? Powiem nawet więcej. To jest nawet nie garnitur, tylko marynarka i od tego mogę zacząć całą swoją historię z modą męską. Marynarka, którą kupiłem czytając bloga Mr. Vintage i opowiadam ci już jak to było. To był początek, znaczy końcówka moich studiów i początek jakiegoś życia zawodowego, jeszcze nie suchara codziennego. Jestem z wykształcenia architektem, więc na początku pracowałem w biurze architektonicznym, ale biuro architektoniczne nie wymagało ode mnie jeszcze nigdy garnituru. Jakby to nigdy nie był pełen zestaw, czyli marynarka, spodnie garniturowe. Jednak w kolejnym czasie, bo po drodze wykonywałem masę jeszcze innych prac, od bycia kelnerem, po sprzedawcy na bazarze i masę dorywczych zajęć, ale pierwszą poważną pracą było pracowanie dla studio architektonicznego, ale jako sprzedawca projektów. I wtedy musiałem Ojej, co to za wyposażyć się... stanowisko? Tak, i wtedy właśnie musiałem wyposażyć się w tę marynarkę. Co zabawne, pamiętam jak szef pożyczał mi pieniądze, żebym w ogóle mógł sobie ją kupić wtedy. To była to chyba droga. Musiałem też wtedy wyglądać, więc pamiętam jak studiowałem twój blog, próbując zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuję, żeby to był zestaw jak najbardziej uniwersalny, czyli marynarkę, którą założę z krawatem albo bez krawata, którą założę do spodni eleganckich albo do zwykłych chinosów. No i padło na marynarkę klubową z metalowymi guzikami. Klasyka. Tak, czyli zestaw granatowy, zawsze bezpieczny,
Miałem go na sobie pewnie na niejednym ślubie znajomego albo na niejednym spotkaniu biznesowym i sprawdzał mi się przez lata. Tak naprawdę wtedy też już zacząłem prowadzić suchara codziennego, więc ten garnitur pomału, pomału, ale odchodził w odstawkę. Ale to był tylko moment, to była chwilowa życiowa czkawka, kiedy mogłem po prostu bardziej cieszyć się bluzą z kapturem i tymi dresowymi spodniami. No ale pojawiały się też okazje życiowe, które wymagają garnituru. I jedną z tych okazji był mój własny ślub. Tak Boże, ty jesteś naprawdę... po ślubie? Tak, tak. No, nie chwalę się tym za często, ale tak, jestem po ślubie i drugi garnitur, już garnitur wtedy, który tak To naprawdę już tu kupiłem. w komentarzach serduszka nie polecą, zapomnij. Nie, lecą cały czas. Myślę, że ludzie w gruncie rzeczy życzą mi dobrze i wiedzą, że jeżeli ten ślub mnie uszczęśliwia, to dlaczego miałoby go nie być, prawda? To pytanie do Jasne. widzów. Ale to był już inny garnitur, tak? Ten ślubny? Tak, myślę, że mogę ci go pokazać, bo jestem z niego w ogóle bardzo zadowolony. Z nim też się wiąże pewna historia, dlatego że ten garnitur uszyłem sobie, będąc w Chinach. Poszedłem na... I to było na niecały miesiąc przed ślubem, więc moja przyszła żona była bardzo, bardzo zła, że po pierwsze ślub za pasem, a ja nie mam garnituru. Po drugie ślub za pasem, a ja jadę sobie na wycieczkę do Chin. I nie Ale wspierasz polskich marek. To prawda, ale byłem przyciśnięty do muru, więc po prostu poszedłem na chiński market, znalazłem krawca, zaczęliśmy przebierać sobie materiały. Ja dopiero wtedy w głowie sobie ułożyłem, czego w zasadzie bym chciał, a że ślub odbywał się w lipcu, a mieliśmy czerwiec, to chciałem garnituru, który byłby po prostu lekki, które mógłby być bardzo formalny, jeśli trzeba, ale też nieformalny, jeśli nie trzeba. Więc uszyłem sobie garnitur. Nie wiem, czy będzie coś widać. Będę go pokazywał w ten sposób. Odbija mi się tutaj światło. Czy ja dobrze widzę? Kolor beżowy to jest? Tak, to jest beżowy lniany garnitur, uszyty na miarę i moją, nie wiem, czy fanaberią, ale było poproszenie o wyszycie sobie na wnętrzu. Po prostu daty ślubu, więc mam nadzieję, że to jest garnitur, który zostanie mi już na... I co, pan krawiec dał radę w jeden dzień to zrobić? Dał radę, bardziej się bałem, że kompletnie... Myślę, że podejrzewasz, że ja nie znam chińskiego, on też niekoniecznie znał polski. Więc tak naprawdę projekt całego garnituru powstał u niego w budce na kolanie, rozrysowaliśmy sobie wszystko. No... Kwestia zaufania z mojej strony. No wierzyłem, że jeżeli mnie po prostu pomierzył i ileś tych garniturów uszył, no to mój będzie po prostu jednym z tych udanych. Czytałem na twoim blogu, że pierwszy garnitur nie zawsze jest taki udany i zawsze wymaga poprawek. Tak, szczególnie te szyte na zamówienie. A powiedz mi, jak cenowo to wyglądało, pamiętasz? O, był nieziemsko tani. Jak na garnitury w ogóle był tani. A jak na to, że w ogóle pan poświęcił mi swój czas, pomierzył mnie, uszył go ręcznie i tam, jeżeli chodzi o kwestię wykończenia, też miałem na to wpływ, czyli wybór guzików, wybór nici, wybór wykończenia, wybór podszewki. Więc tak naprawdę myślę, że opłacalne byłoby, biorąc pod uwagę ceny garniturów szytych na miarę, kupić bilet, polecieć do Chin, uszyć go na miejscu i wrócić. Wiem, bo mój brat, szyjąc garnitur na ślub, uszył go w Polsce i zapłacił chyba więcej niż ja za swój garnitur z biletem. Nie chcę cię oszukać, ale nie wiem, czy on nie kosztował poniżej 300 zł. No też takie historie słyszałem. No, teraz niestety niemożliwe, ze względu na to, że nie można po świecie latać, ale te kraje, rzeczywiście Chiny, Tajlandia, tam podobno można w takich pieniądzach garnitur niezłej jakości uszyć, nawet tak jak wspomniałeś, w jeden dzień. A ten garnitur nadal masz, w sensie takim, że on jest używany przez ciebie? Tak, bardzo lubię zresztą ten garnitur, dlatego że to jest lniany garnitur z tylko połowiczną podszewką, więc jest tak naprawdę idealnym garniturem na lato. Dużo wygodniejszym niż jakakolwiek inna marynarka, którą mam.
A też przez to, że jest lniany, to pozwala, tak jak wspominałem, jeżeli założę do niego białą, śnieżno-białą koszulę ze spinkami i krawat, to wyglądam po prostu jak do ślubu. A w momencie, kiedy założę po prostu do niego t-shirt, to wyglądam jak Tony Montana ze Scarface'a. Albo jejku, jak się ten serial nazywał? Miami Vice, nie wiem, czy kojarzysz. Dokładnie, Tylko ta wersja Miami z lat Vice. 80., nie ta ostatnia. Z Donem Johnsonem i z tym ciemnoskórym aktorem, nie pamiętam. No to tam właśnie te pastelowe, takie jasne garnitury, noszone nie z koszulą, a z t-shirtem, to była na tamte czasy lata 80., końcówka lat 80., rewolucja. I wtedy tak naprawdę wtedy zaczął się czas, kiedy ten garnitur zaczął być trochę inaczej postrzegany. Później był Gianni Versace, który też ten trend wprowadził do takich swoich regularnych kolekcji, no i ten garnitur stopniowo właśnie od początku lat 90. tracił taki formalny charakter. Dzisiaj ten garnitur też zupełnie inaczej wygląda. A powiedz mi, czy ty właśnie chodząc na spotkania, no bo tych spotkań pewnie też masz trochę takich bardziej biznesowych, idziesz tam bardziej elegancko, w sensie garnitur, czy raczej wystarcza ci, tak jak teraz, marynarka, koszula bez krawata? Wiesz co, najczęściej te spotkania biznesowe w przypadku suchara codziennego jest tak, że najczęstszym naszym klientem jest agencja kreatywna. A agencja kreatywna to też bardzo często jest miejsce, gdzie ludzie nie chodzą specjalnie formalnie ubrani. Wręcz myślę, że każdy aspiruje do tego, żeby móc do tej pracy przychodzić po prostu w bluzie z kapturem albo, nie wiem, w koszulce Rick and Morty, bo wszyscy kochają ten serial w agencjach kreatywnych. Ale jest też część spotkań, na które faktycznie muszę założyć garnitur. Już nie mówiąc o tym, że na przykład będąc prelegentem na konferencji marketingowej, a teraz na przykład we wrześniu się nadarza taka okazja, bo zostałem zaproszony do prowadzenia prezentacji w ramach TEDa. Więc pewnie z szacunku dla obserwujących, z szacunku dla słuchaczy, chciałbym wystąpić po prostu jako osoba w garniturze, bo tak jak ci wspominałem, no uważam, że to też jest pewnego rodzaju symbol, czyli stając na scenie, no występuje się jako pewnego rodzaju, nie wiem, autorytet albo ktoś, kto coś ma do powiedzenia. Myślę, że ten garnitur też jest pewnym rodzajem takiego dowodu wartości. Nie mówię, że też brzmi się najmądrzejszego w garniturze, chociaż to pewnie bez wątpienia pomaga. Ale pamiętam, jak nieraz zakładałem ten garnitur na spotkania biznesowe, które tego wymagały, a na co dzień w garniturze nie chodzę. I pamiętam, że nawet ja byłem w szoku, że pewnie przeżywałem to, co niejedna dziewczyna, która się ładnie ubierze, że nagle rozglądam się po ulicy i ci ludzie jednak patrzą, jednak cię zauważają. No, dostaję komplementy typu: wow, ładnie wyglądasz. Co jest miłe, ale też po prostu pokazuje, że no. Jak cię widzą, tak cię piszą. Będąc w garniturze, jesteś chłopakiem w garniturze. A rzeczywiście ta branża, z której ty się wywodzisz, w której na co dzień funkcjonujesz, czyli taka bardziej rozrywkowa, kreatywna, no to ten dress code jest w dzisiejszych czasach bardzo poluzowany i nawet jak się patrzy na, czasem aż oczy bolą, imprezy typu rozdanie jakichś ważnych nagród, czy to biznesowych, czy filmowych, Orły w Gdyni, to rzeczywiście czasem oczy bolą. A chciałem Ciebie jeszcze zapytać o ten codzienny styl. Czy ty masz jakieś takie swoje szczególnie ulubione ubrania, które najczęściej nosisz i które mógłbyś bez przerwy kupować? Taką słabość, do czego masz największą? Zdecydowanie tak, bo zwykle starałem się po prostu bardzo praktycznie podchodzić do tematu, czyli optymalizować swoją szafę. Więc myślę, że przez ten cały okres nawet tworzenia suchara miałem okres, kiedy po prostu uważałem, że każda czarna koszulka zdaje egzamin i miałem po prostu same czarne ciuchy. I tak wyglądała moja szafa przez kilka lat. Później mi się odwidziało i były to same białe koszulki. A teraz chyba jest ten moment przejściowy, kiedy jestem trochę osobą siedzącą w domu, która nagrywa coś dla ludzi i musi po prostu wyglądać tak, jak wygląda w tych filmach, a trochę tak, żeby było mi wygodnie. Więc no mam swoje ulubione ciuchy. Najczęściej to są akurat też koszule. Wiesz, chyba zawsze lubiłem chodzić w koszulach, nawet jeżeli nie były To tak bardzo jak ja. formalne. Nawet jeżeli nie były bardzo formalne, to koszula chyba daje ci
dużo możliwości, czyli zapięta może być po prostu schludna i wygodna, a rozpięta do pępka to jest pan Kamil na wakacjach. To prawda, koszule te trochę przez wiele osób w Polsce są nadal nielubiane, bo są uważane za zbyt formalne, niewygodne, takie jak do cioci na imieniny, no ale prawda jest taka, że te współczesne koszule, czy tak jak masz ty dzisiaj na sobie w krateczkę, czy jak ja mam dzisiaj na sobie, czyli taki lekko sprany jeans, też można to założyć z marynarką, a zupełnie inaczej się w tym czujemy. A masz jakieś swoje ulubione marki, których masz najwięcej w szafie? Raczej nie. Przez moment miałem zajawkę tak zwaną internetową na streetwear, więc też jeżeli kupowałem, może dlatego nie mam ulubionych marek, bo pewnie jak nie jeden, po prostu nie bardzo lubię chodzić po sklepach, więc tak naprawdę kupuję bardzo dużo internetowo rzeczy, a internetowo to znaczy, że kupuję to, co znajdę. O, przepraszam serdecznie. Widzę, że tutaj pojawia się sporo pozdrowień i widzę, że pozdrawia nas loman.pl, element prywatny. Loman.pl to jest mój znajomy z Bielska Białej, więc pozdrawiam całe Bielsko. Bądź co, bądź idealnie, że przysłuchuję się tej rozmowie, dlatego że loman.pl jest po prostu producentem czapek, więc O, rozumiem, proszę. że go ten temat mody męskiej interesuje. Zresztą Staszek Loman, właściciel marki, mój serdeczny przyjaciel, jest jednym z bardziej elegancko wyglądających na co dzień osób w moim wieku, jakie znam. Staszek bardzo często zakłada koszulę z kamizelką. Ma taki, powiedziałbym, wiedeńsko-klasyczny styl noszenia się, co bardzo do niego zresztą pasuje i bardzo pasuje do tego, co robi. No, jest jednak panem prezesem firmy. Ale to, co mówisz, też pokazuje, że ten ubiór rzeczywiście jest ważny, nie tylko na tych spotkaniach biznesowych, ale też w takich relacjach biznesowych, bo mówiłeś o tym, że łatwo taką osobę po prostu zapamiętać. Takim dobrym przykładem, ja jak prowadzę szkolenia, często robię taką zabawę, że na podstawie cech ubioru opisuję daną osobę i te osoby, które tego słuchają, mają zgadnąć, o kim mówię. I takim dobrym przykładem jest, o, może ciebie zapytam, może ty zgadniesz. Czerwone spodnie. Żółta koszula. Jurek Owsiak. No właśnie. Także widzisz, wymieniłem dwa tak naprawdę elementy ubioru i ty bez problemu zgadłeś, o kim mowa. I faktycznie tak jest, że w życiu prywatnym też łatwiej nam jest zapamiętać kogoś. To też jest istotne, jeśli mówimy o budowaniu tak zwanej marki osobistej, no w przeróżnych biznesach, czy to rozrywkowy, czy technologiczny. Tam też dużo łatwiej jest nam zapamiętać osobę, która oczywiście ważne jest, żeby szły za tą kompetencję, wiedza, doświadczenie, ale ten ubiór w dużym stopniu w dzisiejszych czasach, tych takich obrazkowych, instagramowych, pomaga, żeby daną osobę zapamiętać, kojarzyć ją na przykład z profesjonalizmem, no bo czasem trudno jest, nie wiem, prosty przykład, jak jeśli byśmy poszli do banku po kredyt na przykład o wartości miliona złotych i tam przy biurku siedziałby gość w koszulce ze śmiesznym napisem, to trudno u nas byłoby tej osobie wzbudzić Z zaufanie. napisem za hajs banku baluj na przykład. Także ten ubiór i w takim ujęciu zawodowym, biznesowym, dress code'owym, ale też prywatnym rzeczywiście ma znaczenie. O czym mówiliśmy? O ulubionych markach? Dobrze pamiętam? O ulubionych markach, ale jeżeli teraz mogę się wtrącić na chwilę, to widzę, że tutaj czas na wczasy napisał Sucharka. Jak nazywa się moment, kiedy Urszula cię spławi? Koszula. Jest to bez wątpienia suchar. No na to liczyłem, dopiero się pierwszy pojawił, więc Tak. śmiało. A jeszcze tutaj widzę, że Wiktoria Bartosiak założyła, jak pewnie nie jeden na tym live'ie, że ubrani elegancko jesteśmy tylko do połowy. Może czas pokazać, że nie, że to nie są bokserki i koszula, tylko jednak, no, to jest w ogóle fajna okazja dla mnie. No, nie wiem jak ty, ale ja w ostatnim czasie naprawdę siedziałem w domu, sam w domu, nie mając nawet okazji, żeby się po prostu ładnie ubrać. Jest coś w tym takiego odświeżającego, że po prostu prasujesz rzeczy, zakładasz i przez ten moment wyglądasz, no właśnie, inaczej niż w tym dresie. No, jakoś tak. Po prostu podchodzi się nawet do samego siebie, może trochę poważniej.
No na pewno też ja na przykład uwielbiam marynarki, szczególnie te w kratę, uwielbiam koszulę. No i powiedzmy, że w tych czasach, kiedy siedzimy w domu, koszulę i tak dotychczas nosiłem, bo je lubię w domu też nosić i to nie było znaczenia. No ale już w marynarce trudno przy biurku siedzieć, przy komputerze, a gdzieś tam no, tych spotkań takich na zewnątrz już teraz jest bardzo mało, albo nie ma w zasadzie ich w ogóle. Więc no, takie spotkanie jak dzisiaj z tobą to też dla mnie fajny moment, bo tą marynarkę można założyć i już tam się pojawiały komentarze, że wyglądamy elegancko. To prawda, to prawda. Ale właśnie o tych markach. Zacząłeś od, mówiłeś o streetwearowych markach, tak? A obecnie jak to wygląda? Masz jakieś takie, których najwięcej Wiesz kasy co? zostawiasz? Teraz tak naprawdę kupując internetowo, staram się po prostu wybierać też marki. No nie wiem, akurat może to jest też kwestia pewnie jakiejś tam pozycji, którą zajmuję, że też mam kontakt na przykład bezpośrednio z producentami odzieży. Więc tak jak wspominałeś, no staram się nawet wspierać po prostu czy to marki przyjaciół, czy to marki po prostu lokalne. Więc takie najchętniej kupuję. Myślę, że nie mam swojej marki, którą bym po prostu kupował w ciemno. Raczej podchodzę do tego, że jeżeli muszę coś kupić do ubrania, no to jest po prostu bardzo konkretna rzecz, której szukam. I raczej się wtedy nie kieruję markami, tylko po prostu jakąś tam wartością użytkową. No ale jednym z takich tych nadrzędnych wartości jest to, żeby po prostu wspierać, nie wiem, na przykład lokalny biznes albo biznes swoich znajomych. Ojej, miałem pytanie w głowie i wyleciało mi. Właśnie, nawiązując do tematyki biznesowej, czy wy jako suchar codzienny nie mieliście planów, marzeń, żeby stworzyć jakąś swoją linię produktów, zahaczających mniej lub bardziej o odzież? A może już takie była, ja przeoczyłem, na przykład jakieś t-shirty, Nie, czapeczki. odzieży nie, bo tego zawsze wychodziliśmy z założenia, że na rynku jest sporo i akurat nie wiem, jeżeli ktoś by sobie wymyślił, że chce koszulkę z czymś śmiesznym, no to pewnie jest nie jedna inna marka niż suchar, która ci taką radość sprawi, ale myślę, że gdyby wymyślić sensowny myku, pyku, czemu tak zarosłeś, bo jest kwarantanna, nie chodzę do fryzjera. Ale gdyby wymyślić sensowny produkt, pod którym ja bym się chętnie podpisał, żebym powiedział. A propos zarastania, no to wiadomo, że teraz jest tak, ale w moim archiwum znalazłem zdjęcie, że ja wyglądałem tak, więc trochę podobnie do ciebie. O, Przyznam, może tak że będzie też mi widać. chodzi twoja fryzura po głowie w ostatnim czasie. Myślę, że byłoby trochę łatwiej. Nie wiem, czy jestem gotowy na tą zmianę. Wierzę, że nie byłoby już z niej odwrotu, że pewnie zostałoby na długie lata. Czyli na razie nie macie w planach koszulek z waszymi memami, z których się miliony ludzi śmieją. Nie, bo zastanawiam się po prostu tak nawet po ludzku, z punktu widzenia naszych obserwujących, czy sam bym taką koszulkę nosił. Pewnie niekoniecznie, więc też nie czułbym się komfortowo, żeby ją po prostu ludziom sprzedawać. Grzywkę popraw, dziękuję serdecznie za zwrócenie uwagi, już poprawiam. Więc raczej to jest kwestia pewnie jeszcze wymyślenia tego produktu, niż stwierdzenia, że trzeba sprzedawać to tu i teraz. Myślę, że jak wymyśliłbym taki produkt, który jest fajny i po który ja się podpisuję, plus uważam, że jest warty sprzedawania, to tak, ale czy koszulki ze śmiesznym nadrukiem w tym momencie, naprawdę nie wiem i wręcz uważam, że niekoniecznie. Ja może bym kupił, bo tak naprawdę t-shirtów na co dzień nie noszę, ale jeśli to byłby t-shirt sygnowany przez was ze śmiesznym obrazkiem, to Okej, okay. Dziękuję ci serdecznie za tą informację. Myślę, że muszę po prostu ankietę zrobić wśród obserwujących, może ja będę za nich decydował tak naprawdę. O, to ale przy... dostałem na przykład informację, że właśnie dlatego suchar jest tak dobry, bo jest prawdziwy. Dziękuję serdecznie za to stwierdzenie. Zbyszek Dżemu. Super ksywa swoją drogą. No tak, no myślę, że to trochę się o to rozchodzi.
Widzę, że też sprowokowałeś sporo żartów o łysych na czacie, Tak, co właśnie swoją ten drogą. ostatni przeczytałem, bo chyba nasi osoby, które oglądają, nie widzą tego, więc może przeczytamy, tylko nie mogę tego przesunąć. Nie wiem, czy ty widzisz to? No to tutaj Co widzę ci tam było żarcik, który mi rudym? się naprawdę spodobał od rzepa RZ3P4. Czemu nie można ufać łysym? Bo mogli być rudzi. To ja na wszelki wypadek pokażę jeszcze to zdjęcie. To były Czyli czasy nie. podstawówki, także dawne czasy. Można ci zaufać po prostu. Tak. To skoro mamy chwilkę przerwy, to może przejrzyjmy jeszcze te komentarze. Jeśli byście, drodzy oglądacze, nasi mieli jakieś pytania, czy to do Kamila, czy związane ze stylem, to piszcie śmiało w komentarzach. Postaramy się je tutaj wyłapać. Myślę, że warto byłoby, żebym też może naszym widzom przedstawił w ogóle twoją postać. Michał jest założycielem bloga Mr. Vintage, który tak naprawdę jest chyba, nie wiem czy to jest nadużycie, ale pierwszym polskim blogiem o modzie męskiej, o szeroko rozumianej modzie męskiej, elegancji. Pierwszym nie, ale jednym z pierwszych. Okej, okay, dla mnie w każdym razie to był pierwszy blog, który zaczynałem czytać w roku chyba 2009-2010. Czyli od początku jesteś. Bardzo mi miło. Tak, no i z niego tak naprawdę chyba jeden z pierwszych artykułów, który mnie szczerze zainteresował, to jak prasować koszulę. Oj, to rzeczywiście niezły suchar, bo to był taki filmik, który pamiętam robiłem chyba we współpracy z marką Tefal. I to był mój pierwszy filmik na YouTube'a wrzucony. A, to teraz to ma sens. Tam faktycznie widziałem jakąś maszynę parową Tak. I to był tak amatorski filmik, że ja się do dzisiaj tego wstydzę. Ale on ma jakąś niesamowite statystyki na YouTubie. Zawsze mnie to fascynowało, że w tym takim YouTube'owym świecie czasem format taki bardzo amatorski, no czasem jak wasze memy, też takie do bólu amatorskie robione w Paint'cie, wywołują emocje, przyciągają uwagi. Tak samo było z tymi filmikami o prasowaniu, więc nie spodziewałem się, że aż ty możesz to pamiętać. A wiesz co, a propos na przykład tej autentyczności, o której wcześniej padło i tego, co teraz mówisz, też gdzieś doszedłem do tego w sumie po całych latach tworzenia tych treści do internetu, że był moment, kiedy naprawdę spinaliśmy się o to, jak ten suchar powinien wyglądać i żeby wyglądał po prostu profesjonalnie, bo to musi być marka, bo mamy jakąś tam wizję tego, co z tego może być. I te rzeczy, tak szczerze mówiąc, nie działały, bo to, co widzę po czasie, że to, czego im brakowało, to właśnie tej pewnego rodzaju autentyczności, tego, że te śmieszne rzeczy powstają trochę jednak spontanicznie i trochę na tej zasadzie, że to nie może być specjalnie wymuszone. I nawet teraz widzę, że dużo, dużo lepiej klikają się te filmiki, kiedy po prostu wezmę kubek i coś nagram z chaty, bo siedzę i mam dużo czasu, tak to wygląda pewnie w internecie, niż wystudiowany film, który był zrobiony z ekipą, z wystudiowanym scenariuszem albo angażując jakieś tam po prostu dodatkowe środki. Ja też to niedawno dopiero odkryłem, się przełamałem, bo gdzieś tam z natury jestem takim perfekcjonistą i zawsze jak coś robię na blogu, to staram się, nie wiem, nad tekstem czasem siedzieć parę dni, żeby każde zdanie miało fajny skład i miało sens, żeby to się dobrze czytało, żeby tam nie było błędów stylistycznych. A jak robię sesję zdjęciową, to też staram się angażować profesjonalnego fotografa, no ale teraz żyjemy w takich czasach, że jakby te takie spotkania, chociażby zawodowe, na przykład z fotografem, nie są wskazane, więc gdzieś tam spróbowałem zrobić jakieś takie amatorskie filmiki kręcone właśnie smartfonem w swoim domu. I okazało się, że tam było kilkadziesiąt takich pozytywnych komentarzy właśnie z tym hasłem, ale to jest fajne, autentyczne, niekoniecznie musi być profesjonalne. I chyba z waszymi materiałami jest podobnie. No, wręcz bym powiedział, że i pozdrawiam teraz wszystkich moich obserwujących, że moi obserwujący kochają, gdy popełniam błędy i kochają mnie o tym informować, więc tak naprawdę każdy błąd, nie wiem, od błędu gramatycznego, literówkę, czy nawet błąd merytoryczny, nie wiem, gdzieś tam pojawiający się na story, jest po prostu 3 sekundy wypunktowane i dostaję po prostu setki, setki wiadomości z info o tym, co jest w jakiś sposób słodkie,
I też w jakiś sposób, no nie wiem, no nawet jeżeli to jest ta jedyna informacja, którą między sobą wymieniamy, no to zawsze to jest po prostu jakaś tam nasza nić porozumienia, że oni mnie pilnują, żeby błędów nie było, a ja siebie pilnuję, żeby ich było jak najmniej. Przy czym mam świadomość, że widzowie te błędy kochają. Oj tak, i w telewizji też przecież różnorakie wpadki prezenterów ciągną się później za nimi latami. Jeśli oni podejdą do tego z dystansem i sami się z siebie potrafią śmiać, to jest to bardzo pozytywne odbierane. Natomiast najgorzej, jeśli oni próbują to gdzieś tam chować w czeluściach internetów, a internet nie zapomina takich rzeczy. Nie, przed tymi widzami myślę, że gdzie by oni nie byli, naprawdę niewiele rzeczy się ukryje i chyba po prostu trzeba. No wiem, że to jest taki truizm, ale że trzeba starać się być sobą, bo naprawdę ciężko jest być 24 godziny kimś innym i myślę, że ludzie to bardzo, bardzo szybko wyłapują i zauważają. Pada pytanie na czacie nawet, który to jest słuchacz. No dzisiaj ten na dole chyba. Dzisiaj suchar jest na dole. Michał, to też budzi nadzieję, że być może pasujesz bardzo do tej roli. Jakby widziałem już twoje pierwsze przymiarki do sucharowania. W razie czego pamiętaj, jesteś zawsze mile widziany. Składam podanie. Tam były Dobrze. pozdrowienia też dla mnie od Darii, więc Darię też pozdrawiam i męża, bo tam był komentarz, że mąż Darii zaczął przygodę z modą od mojego bloga. Było też tam pytanie pewnie ze strony obserwatorów, którzy z Suchara są, kim ja jestem, więc wspominałeś o tym, że jestem blogerem. Ja od kilkunastu lat w zasadzie pracuję w branży odzieżowej, pracowałem między innymi w sklepach odzieżowych, to też ciekawa przygoda, w takim bezpośrednim kontakcie z klientami. W tej chwili prowadzę swojego bloga, prowadzę też szkolenia wizerunkowe, no i dzisiaj jesteśmy na kanale marki Lancerto, więc też z marką Lancerto jestem związany, razem robimy kolekcję ubrań, to tak w dużym skrócie. O, to też przepraszam, tutaj też element prywatny, że rzepa dlatego piszę, że piszę, ponieważ złapał kiedyś Kamila, czyli mnie na dworcu w Warszawie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego spotkania, ale pisze, że krążyłeś pół godziny, bo odbierałem jakąś paczkę. Przepraszam bardzo, nie kazałem na siebie czekać, było podbijać od razu. Myślę, że paczka mogła zaczekać w każdym razie. Mega miło, że przywołujesz taką historię. A powiedz mi właśnie, dużo masz takich sytuacji prywatnych, że ci ludzie na ulicy, w galerii handlowej, w sklepie rozpoznają i wiedzą, kim ty jesteś? Wiesz co, ja też teraz kwarantanna kwarantanną, ale ja dosyć dużo siedzę w domu. No Trzeba tak się w jak ja, końcu typowy przyznać. domator. Tak, ale znaczy to mi bardzo pomaga, bo tak naprawdę dom jest też moim biurem. Tak, nawet teraz wszystko, co się dzieje dookoła suchara, no muszę siłą rzeczy załatwiać z tego biurka, z tego miejsca. Ostatnia sytuacja była taka, że pamiętam, jak wyszliśmy wtedy z Rafałem do Arkadii, bo musieliśmy coś w tej Arkadii nakręcić. I na początku nie wyglądało to tak, że dużo osób cię zaczepiało, ale akurat namierzyła nas wycieczka szkolna, więc to była cała szkoła dzieciaków, które podbiegły. No i jednak w momencie, kiedy się zbiegła cała szkoła, no to już coś się zaczęło dziać, więc. No to było dziwne. To nie ukrywam, że dla mnie tak samo jak na przykład byliśmy na openerze, że te sytuacje, że nie jest się jednak anonimowym w tłumie, są zawsze trochę dziwne, ale jak do tej pory bardzo, bardzo pozytywne. A powiedz mi, bo wiele osób być może kojarzy Suchar raczej z taką młodszą grupą odbiorców. A jak to jest w rzeczywistości? Czy macie obserwatorów, osoby, które was lajkują w dojrzałym wieku na przykład? Tadeusz Drodzy. To jest w ogóle też jedna z ciekawszych rzeczy dla mnie, bo nawet myślę, że nawet jak rozmawiam o tym, czym się zajmuję ze swoimi znajomymi i rodziną, to wychodzą z podobnego założenia, że robię po prostu rzeczy do internetu dla dzieciaków. No nie, no z tego, co zauważamy po demografii suchara codziennego, to największą grupą docelową suchara codziennego są 20-30-latkowie, czyli tak ludzie, którzy mają te 20 kilka lat, według demografii suchara codziennego,
To są najczęściej ludzie po prostu z większych miast, no ale to jest chyba taka też specyfika Instagrama, że tych ludzi jest więcej. Z delikatną przewagą kobiet. W gruncie rzeczy 86% obserwujących suchara codziennego to osoby pełnoletnie. Tylko no. Te 14 to poniżej 18 roku życia. No dla mnie to też jest ciekawe, ale to jakby na pewno nie można patrzeć na aktywność, no bo ogólnie jest tak w internecie, że dzieciaki są po prostu trochę bardziej aktywne od kogokolwiek innego w internecie. Czyli to one częściej piszą, klikają albo wysyłają komentarze. Ale też no myślę, że sam humor, który robimy, no ja też jestem osobą, która nie wygląda, ale ma swoje lata, no pewnie mi ciężej byłoby trochę nawet utrzymać się na powierzchni, robiąc content taki typowo dziecięcy, bo nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy bym umiał go robić. Jeżeli on jest odbierany jako dziecięcy, no to super, bo pewnie to jest celem niejednego oglądającego suchara. Trochę się ktoś tu pisze, że jego babcia cię obserwuje. Ale takich informacji też dostajemy dużo, że na przykład przeczytałam tego suchara babci albo mamie i się cieszyła. Pewnie dużo bardziej niż ten dzieciak, który tego suchara przekazywał. Jest pytanie, ile ty masz lat? 32. No to nie spodziewałem się. Myślałem, że mnie jako komplement. Dziękuję serdecznie. Dosyć często to słyszę, wiesz, ale to chyba też działa trochę na korzyść mimo wszystko. Pewnie mało osób wymaga ode mnie tego, żebym był jakby... Kurczę, nawet ciężko mi powiedzieć, no ale to też czuję, że te 32 to jest w miarę poważny wiek, prawda? Jakby to już do czegoś zobowiązuje. No może pomału, może na razie tylko garnitura, jeszcze niewiele zmieniam z tego, co w środku. A powiedz mi, czy twój zawód, bo wspominałeś o tym, że jesteś architektem, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak, z wykształcenia. Tak. Jakoś ci pomaga w tej codziennej pracy, w rysowaniu na przykład? Zdecydowanie pomaga. No tak naprawdę większość narzędzi, które wykorzystuję do tworzenia do internetu i chyba też tak to się w ogóle zaczęło, no to jest tak, że musiałem tworząc do internetu opanować pakiet Adobe, czyli program do montażu, program do grafiki, program do składania czegoś. No tak naprawdę to są programy, których po prostu musiałem się nauczyć jeszcze idąc na studia. Już nie mówiąc o takich rzeczach jak, nie wiem, jak rysowanie, czyli chodziłem na kurs rysunku jeszcze, żeby się w ogóle na studia dostać. No wtedy nie podejrzewałem, że zamiast kreślenia nowej galerii handlowej albo szpitala będę kreślił sucharka na suchy piątek, ale chyba to działa. A myślisz, że jeszcze wrócisz do zawodu? Wiesz co, ja mam taki romans z tą architekturą. To też trochę nie jest tak, że dałoby się od tego uciec, bo wszyscy moi znajomi są architektami. Ci bliżsi zwłaszcza, bo to są ludzie, których poznałem albo na studiach, albo którzy gdzieś tam cały czas w towarzystwie są. A architekturą, jak tylko mogę się zajmować dorywczo, to się też zajmuję. Przejrzyjmy jeszcze komentarze, czy jakieś pytania są, bo jeszcze nam parę minut zostało. Mhm. Może coś wyłapiemy. Architektura pomaga w projektowaniu sucharów. Tak, to w dużym skrócie to prawda. Chociażby dlatego, że korzystam z tych samych narzędzi. Ale myślę, że to też były fajne studia. No one w jakimś tam stopniu myślę, że pomogły rozwinąć. No to też głupio zawsze mi mówić samemu o sobie o tym, no ale chociażby to, że musiałem chodzić na kurs rysunku, który ode mnie wymagał rysowania z wyobraźni, no pewnie w jakimś tam korzystny sposób też na tą wyobraźnię wpływał. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że architektura to jest coś, czym na pewno bym się zajmował już do końca życia, ale z perspektywy czasu wierzę, że nie mógłbym studiować też niczego innego i pewnie nie odnalazłbym się na jakichkolwiek innych studiach. Ile lat robisz memy? Pasztet z Goblina XD. To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ zawodowo kilka lat, ale memy się robiło całe życie. I jak wspominałem, tak by
Działalność komercyjna memowa to jest coś zgoła innego od wymyślania żartów jeszcze między sobą i kolegami nawet w zeszycie szkolnym. To jeszcze a propos Nie rysowania, sądzisz, że przypomnimy. architekt... O, przepraszam, tutaj widzę też ciekawe pytanie. A, widzę, że... O, moja znajoma z liceum. Z sucharami trzeba się urodzić. Kamil zawsze miał do tego talent. To jest potwierdzenie na żywo. Magda, dziękuję ci serdecznie. Myślę, że to mega... Mega miła informacja. Pamiętam, że Magda pisała mi, że już w liceum, gdy słyszała moje odpowiedzi do nauczycieli, albo to jak, no bo jednak byłem takim trochę błaznem, to myślę, że dużo osób mogło podejrzewać, że to kiedyś skręci w tym kierunku. Mimo, że wcześniej padło pytanie, czy nie uważam, że architektura jest bardziej poważanym i potrzebnym zawodem niż influencer. No kurczę, oczywiście, że tak uważam, dlatego że influencer jest influencerem, a architekt projektuje budynki takie jak szpitale, więc no, nie można mieć co do tego wątpliwości. Przy czym pytanie zakłada, że uważam siebie za influencera. No nie uważam siebie za influencera, to nie jest chyba zawód, który sobie wymyśliłem. Jeżeli miałbym mówić, za kogo siebie uważam albo za kogo uważam suchara codziennego, kurczę, no to jest profil rozrywkowy, który ma dostarczać ludziom śmieszne treści, jakby to jest działalność suchara, jakby myślę, że nie ma tak naprawdę wiele ponadto. Padła prośba ostatni suchar o łysych, bo mamy jeszcze kilka minut. Masz jakiś w głowie? Mam ulubiony suchar mojego dziadka i on jest o łysych. Jak ma na nazwisko łysy człowiek? Pawłowski. To jest w ogóle klasyka klasyki. Myślę, że sobie ludzie podczas powstania warszawskiego opowiadali te suchary. Kamil, bo za chwilę nas rozłączy. Bardzo szybko ta godzina zleciała. Jeszcze przypomnę o, serio? Ten... Wow, to też jestem pod wrażeniem. Początkowy rebusik. Kto nie zgadł, to odpowiedź brzmi garniturek. Więc temat jakoś tam nawiązujący do tego, o czym dzisiaj trochę rozmawialiśmy i o czym Marka Lancerto na kanale, który jesteśmy się na co dzień zajmuje. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, może nie w cztery oczy, ale się widzieliśmy i słyszeliśmy. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja gdzieś się spotkać, czy to prywatnie, czy zawodowo. Trzymam kciuki za ciebie, za waszą działalność. No i żebyśmy jak najszybciej do normalności wrócili, a wy nam poprawiajcie dalej humor w tych czasach, kiedy musimy siedzieć w domu. Dziękuję serdecznie. Chciałbym też, skoro się przewijają na czacie, którzy w ogóle przewinęli się podczas całej tej transmisji i w imieniu moich widzów, myślę, że mogę przejąć tę rolę, chciałbym też ciebie, Michał, serdecznie zaprosić na suchara. Myślę, że i temat, którym się zajmujesz i pewnie osoba, którą jesteś, no myślę, że znajdziemy niejedno miejsce, jak można byłoby cię w tych sucharkach umieścić. Myślę, że porady stylowe dla naszych widzów będą szalenie potrzebne, to jest coś po prostu praktycznego, więc myślę, że możesz być naszym ekspertem od stylu. Widzowie się na to na pewno nie pogniewają. O, z przyjemnością. Weteran Minecrafta, fajne ziomki z was. Myślę, że to jest super podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Super, Kamil. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie, które teraz padło i to wszyscy widzieli. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Dziękuję wam wszystkim. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Się. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia. No i tradycyjnie ta godzinka bardzo szybko minęła. Bardzo wam dziękujemy za uwagę. Muszę szybko gadać, bo nas zaraz rozłączy. Godzina minie. Jutro w roli prowadzącego będzie Jarek Kuźniar. Ja jestem w piątek. Mam nadzieję, że ta formuła live'a wam się podoba. Jeśli byście mieli jakieś propozycje tematów, czy może konkretnych gości, których moglibyśmy tutaj na kanał Lancerto zaprosić, to śmiało piszcie. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję. U mnie za oknem wyszło wreszcie słońce. Dzisiaj w Kielcach było paskudnie zimno. Musiałem teraz żaluzję przysłonić, żeby mi w oczy nie świeciło. Mam nadzieję, że u was dzisiaj też to słońce jeszcze zaświeci. No i do zobaczenia za dwa dni.